Dzień dobry. Witamy na ostatnim już w tym roku kalendarzowym seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przecherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB UW. Seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, a podczas naszych spotkań przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas cyklicznych seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi gośćmi. Kalendarium naszych spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy znajdą Państwo na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj naszym prelegentem będzie Łukasz Jonak, czyli analityk DELAB UW, a rozmawiać będziemy o technologii blockchain. Co jest potrzebne, by branża mogła intensywnie się rozwijać? Zaufanie w relacjach państwo i biznes, dostęp do źródeł finansowania, czy też regulacje prawne z pewnością mają kluczowe znaczenie. Ważna jest również łatwość, z jaką firmy mogą wchodzić w relacje inwestorskie czy partnerskie z podmiotami z całego świata. Jak to wygląda w Polsce i czy mamy jeszcze szansę dogonić globalnych graczy w tym wyścigu? O tym porozmawiamy już za chwilę. Ja jeszcze tylko dodam, że badanie Łukasza powstało w ramach programu Dialog Ministerstwa Edukacji i Nauki, a wyniki badania komentować będą dzisiaj eksperci z zakresu prawa i ekonomii. Naszą pierwszą komentatorką będzie dzisiaj profesor Iwona Karasek-Wojciechowicz, ekspert z ramienia Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz partner w Kancelarii Karasek i Wejman. Iwona Karasek-Wojciechowicz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prawie gospodarczym, świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom handlowym, bankom, instytucjom finansowym czy sektorowi nieruchomości. Naszym drugim komentatorem będzie dzisiaj dr Grzegorz Sobiecki ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Grzegorz Sobiecki zajmuje się tematyką kryptowalut oraz technologii blockchain już od 2011 roku oraz kieruje pierwszymi w Polsce studiami podyplomowymi w tym zakresie. Są to studia właśnie w Szkole Głównej Handlowej. Jego publikacje, wystąpienia czy dydaktyka też poświęcone są tej tematyce. Mamy nadzieję, że doktorowi Grzegorzowi Sobieckiemu uda się dzisiaj do nas dotrzeć, bo otrzymujemy też takie sygnały, że z powodów losowych być może nie będzie mógł uczestniczyć w naszym seminarium, ale to jest jeszcze taki mały znak zapytania, który dzisiaj nam powstał i mamy nadzieję, że uda nam się go jak najszybciej rozwiązać. Ja bardzo zachęcam wszystkich Państwa, którzy uczestniczą dzisiaj w seminarium, do tego, żeby zadawać pytania naszym gościom oraz prelegentowi. Pytania mogą Państwo zadawać w Q&A-u. Ja później te pytania będę zbierać i zadawać naszym występującym. I nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić już ekran Łukaszowi, który będzie opowiadał o technologiach blockchain. Jeszcze raz chciałem wszystkich Państwa powitać, podziękować za to, że mogę przedstawić wyniki swoich badań na seminarium DELAB-u. Moje badania dotyczyły funkcjonowania ekosystemu blockchainowego w Polsce. Prowadzę je od jeszcze sprzed czasu covidowego, więc mam też troszeczkę takiej perspektywy na to, jak COVID zmienił ten cały ekosystem, jaki miał wpływ na rozwój tego ekosystemu. Moje badanie było badaniem jakościowym. Składało się z ponad 20 wywiadów, a także uczestniczyłem czy obserwowałem pracę blockchainowych grup w Ministerstwie Cyfryzacji i w Konfederacji na Rzecz Polskich Innowacji. Obserwowałem, jak te grupy pracują. Miałem możliwość rozmawiania z różnymi rodzajami respondentów, różnymi rodzajami przedsięwzięć i grup. Koncentrowałem się na ekosystemie Ethereum, chociaż miałem też możliwość rozmowy z przedstawicielami tzw. starej gwardii blockchainowej, ludzi, którzy zaczynali
przygodę z blockchainami i z kryptowalutami jeszcze w czasach, kiedy jedynym blockchainem był blockchain bitcoinowy. Były to głównie firmy blockchainowe, z którymi rozmawiałem, przedstawiciele tych firm, przedsiębiorcy czy ludzie, którzy pracują w firmach blockchainowych, ale rozmawiałem także z prawnikami zaangażowanymi w kwestie blockchainów i kryptowalut. Prawnicy są bardzo ważną grupą, która jest zaangażowana właśnie w ten cały ekosystem w różnych miejscach, zarówno w firmach w blockchainowych, jak i w kancelariach, które doradzają firmom, ale także po stronie administracji publicznej. Rozmawiałem także z przedstawicielami organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedstawicielami administracji, którzy jakoś są zaangażowani w rozwój i w funkcjonowanie tego całego systemu. Kilka definicji terminów, które będą się pojawiały w dalszym ciągu prezentacji. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to oczywiście czym jest blockchain. Blockchain jest rozproszoną, mniej lub bardziej zdecentralizowaną bazą danych, zapisującą stany kont poszczególnych użytkowników, zapisującą transakcje, które się pomiędzy tymi kontami odbywają, i w przypadku takich zaawansowanych blockchainów jak blockchain Ethereum także wykonują te systemy blockchainowe różnego rodzaju operacje na tych kontach, realizowane poprzez tak zwane smart kontrakty. Będę rozróżniał blockchain publiczny i blockchain prywatny, bo blockchain publiczny jest to taki blockchain, który daje dostęp do tego systemu każdemu, wszystkim użytkownikom, bez względu na znaczy daje dostęp wszystkim użytkownikom bez względu na ich status. Każdy z nas może w blockchainach publicznych uczestniczyć, każdy może wejść do tego systemu i być jego częścią. Natomiast w blockchainach prywatnych mamy ograniczone prawo do użytkowania tego systemu. Musimy poprosić o zgodę na używanie systemu. Jest to blockchain permissions, czyli taki, w którym ta zgoda jest wymagana. To, co jest istotne także, znaczy to co w tych blockchainach funkcjonuje, to, co jest utrzymywane na kontach, to są tokeny różnego rodzaju. Tokeny mogą być tokenami płatniczymi, czyli kryptowalutami, tokenami użytkowymi, czyli takimi, które dają nam dostęp do pewnych usług. Mogą być tokenami inwestycyjnymi, które odzwierciedlają pewne prawa do na przykład jakichś inwestycji, prawo do inwestycji, prawo do jakiegoś zwrotu na przykład z jakiejś inwestycji. Oczywiście osobną jeszcze kategorią tokenów są te słynne ostatnio NFT, tokeny które o których możemy słyszeć, które o których słyszymy ostatnio, które no już trafiły tak naprawdę do głównego nurtu. Tokenizacja jest to proces odzwierciedlania cech pewnych obiektów w tokenie lub w systemie tokenowym na blockchainie. Tymi cechami mogą być, czyją własnością jest ten token, jaka jest wartość tego tokenu, znaczy tego obiektu. Ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o definicję, to zdecentralizowane finanse. Jest to alternatywna do standardowych infrastruktura usług finansowych, czyli taka infrastruktura, która umożliwia nam robić to wszystko, co robimy na tej infrastrukturze, z którą mamy do czynienia codziennie, czyli rzeczywiście możemy, używając blockchainu, przechowywać, inwestować, pożyczać nasze zasoby, ale nie potrzebujemy do tego żadnych pośredników typu banków czy maklerów, czy firm maklerskich po to, żeby móc uczestniczyć w tym rynku. Jest to rynek całkowicie zdecentralizowany i ponieważ jest utrzymywany na blockchainie publicznym, jest także permissionless, czyli nie potrzebujemy zgody na dostęp i na używanie tego rynku. Teraz jak wyłaniała się klasyfikacja firm blockchainowych w toku moich badań? Jakiego rodzaju były to firmy? Jakiego rodzaju były to podmioty? Przede wszystkim były to małe firmy, startupy tworzące rozwiązania o charakterze blockchainowym w obszarze właśnie zdecentralizowanych finansów, w obszarze tokenizacji. I w związku z tym one operowały na blockchainie publicznym, one operowały na tej podstawowej warstwie
globalnej warstwie blockchaina publicznego. To są firmy, które często tworzą najbardziej innowacyjne rozwiązania, także w Polsce, najbardziej innowacyjne rozwiązania związane właśnie z rozwojem i z działaniem tych obszarów jak DeFi czy tokenizacja. Miałem także do czynienia z firmami średniej wielkości, z software house'ami, które rzeczywiście mogły też koncentrować się na rozwiązaniach blockchainowych, ale często wyglądało to tak, że ta cała część blockchainowa była rodzajem dodatku do ich portfolio, ich usług. Te firmy często tworzą rozwiązania tak zwane enterprise'owe, czyli nie skierowane do pojedynczych użytkowników, do użytkowników indywidualnych, ale do firm, po to, żeby usprawniać procesy biznesowe w tych firmach. Te usprawnienia mogą na przykład dotyczyć współpracy biznesowej pomiędzy różnymi firmami, ułatwiać na przykład rozliczenia, ale na przykład mogą realizować wymóg tak zwanego trwałego nośnika, czyli wymóg posiadania rodzajów baz danych, które byłyby trudne do zniszczenia, ale przede wszystkim, w których zapisy byłyby trwałe, nie do zatarcia. I ponieważ w takich rozwiązaniach enterprise'owych bardzo istotne jest zachowanie prywatności transakcji, prywatności stanów kont w takich systemach, bardzo często te firmy średniej wielkości używają blockchainu czy budują blockchainy prywatne, w których zarządzanie tą prywatnością jest o wiele, wiele, wiele łatwiejsze. Trzecią kategorią były wielkie firmy, duże firmy, koncerny, często oddziały firm i koncernów zagranicznych. I w ich przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzeczywiście te blockchainy, które one budują, tak naprawdę są do pewnego stopnia były sposobem promowania ich usług chmurowych. Znaczy to były nie dość, że blockchainy zwykle prywatne, w dodatku były to blockchainy, które były zamknięte w tych właśnie korporacyjnych chmurach tych wielkich dostawców. I w związku z tym no one bardzo, bardzo mocno bardzo mocno miały ograniczone tą cechę zdecentralizowania tych rozwiązań. I jeszcze na początku mojego badania, jeszcze na samym początku, czy przed COVID-em, przed pandemią, one rzeczywiście widoczne były te firmy w tym całym ekosystemie blockchainowym polskim, ale ostatnio powoli zaczęły się te firmy wycofywać. Tak naprawdę w tym momencie, jeżeli mówimy o ekosystemie, to mówimy o ekosystemie, w którym pozostały te dwa pierwsze kategorie firm. To, co rzuciło mi się w oczy, kiedy rozmawiałem z różnymi przedstawicielami firm, to, że firmy te miały różne podejście do spraw związanych z regulacjami. Niektóre z tych firm postrzegały regulacje jako zagrożenie w stosunku do modelów biznesowych, rewolucyjnych, radykalnych, innowacyjnych modelów biznesowych, które te firmy próbują tworzyć. Natomiast inne firmy postrzegały regulacje jako szansę, jako coś, co tworzy niszę do zagospodarowania, którą można zagospodarować poprzez odpowiednie dopasowanie technologii do tych regulacji. I teraz zastanawiam się, dlaczego tak jest, znaczy czym różnią się firmy, które boją się, czy obawiają się, czy są sceptyczne wobec regulacji, a czym różnią się te firmy od tych firm, które jakoś witają, czy jakoś są za pan brat z regulacjami i zbytnio się ich nie obawiają. Stworzyłem taki model, który być może jeszcze wymaga zweryfikowania, sprawdzenia, czy on rzeczywiście działał, ale to jest model, w którym głównym takim wymiarem, który różnicuje te firmy, jest coś, co nazwałem sobie pryncypialnością technologiczną, czyli taką tendencją do postrzegania technologii jako nośnika wartości, jako takiej wartości jak decentralizacja i suwerenność w przypadku właśnie blockchainów. I jest to też związane z niechęcią do poświęcania tych wartości zaszytych w technologii w imię właśnie na przykład dostosowania się do regulacji. I tezą tutaj tego modelu jest to, że im większa pryncypialność technologiczna danego projektu, danej firmy, danego przedstawiciela czy danej osoby, która działa w tym ekosystemie blockchainowym, tym
postawa wobec regulacji jest bardziej sceptyczna. I rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o technologie blockchainowe, no taką najbardziej pryncypialną technologią jest sam Bitcoin. To jest technologia o bardzo mocno zaszytych tych ideałach i wartościach. I rzeczywiście ludzie, którzy są zaangażowani w ekosystem bitcoinowy, są bardzo mocno sceptyczni wobec regulacji związanych z blockchainem. Po drugiej stronie mamy firmy, które tworzą blockchainy prywatne. Te firmy są bardzo skłonne do tego, żeby kształtować technologie w ten sposób, żeby te technologie odpowiadały regulacjom, a zarazem, żeby realizował jakiś tam model biznesowy czy jakiś tam model realizacji zysków. Wymiarem jest wymiar złożoności. Im bardziej dany system jest złożony, tym ma większą powierzchnię styku z regulacjami, potencjalnie jest bardziej innowacyjny, więc tych potencjalnych punktów, gdzie regulacje są, czy gdzie mogą pojawiać się konflikty pomiędzy regulacjami a tymi systemami czy tymi modelami, które są tworzone w ramach organizacji czy firm tworzących rozwiązania blockchainowe, może być ich więcej. Ale głównym tutaj wymiarem jest ta pryncypialność technologiczna. Czyli im bardziej wierzymy, że technologie realizują pewne wartości, pewne ideały, tym bardziej jesteśmy sceptyczni wobec regulacji tego obszaru. Teraz, jak wygląda ten ekosystem? Czym jest ten ekosystem? Jaki ma kształt ten ekosystem polski? Pierwszą rzeczą, tak naprawdę, niemalże pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem podczas realizacji wywiadów, było to, że no cóż, jeżeli chcę zobaczyć ekosystem blockchainowy, polski ekosystem blockchainowy, to być może powinienem po prostu pojechać do Berlina na jedną z konferencji i zobaczyć tak naprawdę i tam zobaczyć cały ten ekosystem Polski, ponieważ no bardzo dużo osób z Polski spotyka się właśnie na tego typu zagranicznych konferencjach i spotkaniach, których w Polsce po prostu brakuje. Jest to związane z tym, że ekosystem blockchainowy jest globalny, a Polacy, polskie podmioty, czy polscy programiści, polscy przedsiębiorcy nie mają żadnych problemów w tym, żeby bardzo dobrze się znajdować w tym systemie. Oni są obywatelami świata i tutaj po prawej stronie widzicie Państwo cytaty z wypowiedzi tych naszych przedsiębiorców i deweloperów, którzy mówią, że dla nich tak naprawdę przynależność do danego geograficznego jakiegoś środowiska nie jest tak istotna jak przynależność do tej wirtualnej wspólnoty ludzi, którzy tworzą te rozwiązania globalnie. Sama też charakterystyka tych rozwiązań, to, że one są niszowe, jest bardzo istotna. Znaczy, nie można tworzyć rozwiązań blockchainowych tylko i wyłącznie na użytek Polski, ponieważ ta ich niszowość powoduje, że jest za mało miejsca, żeby taką niszę tworzyć tylko w Polsce. Polskie rozwiązanie blockchainowe, niszowe, ma dużą szansę skończyć naprawdę źle, natomiast nisza wygenerowana globalnie jest przestrzenią, w której się można się rozwijać. COVID-19, pandemia, jeszcze nasiliła te tendencje, te odśrodkowe, to znaczy rzeczywiście zmniejszyła się jeszcze bardziej ta kwestia związana z potrzebą czy z pozytywnymi stronami tych takich fizycznych spotkań w danym miejscu geograficznym, a nie zmniejszyła się, a być może nawet zwiększyła się waga tych spotkań wirtualnych i waga tych więzów, które są zawierane w tym wirtualnym świecie.
W związku z tym jakby coraz mniejsze znaczenie ma ten nasz wewnętrzny ekosystem Polski. Ogranicza się on właściwie w tej chwili już tylko do ekosystemu społecznego, niekoniecznie biznesowego. Znaczy mamy relacje, silne relacje osobiste, wszyscy się tutaj znają, ale firmy ludzi, którzy tworzą te rozwiązania, te firmy nie są, nie współpracują ze sobą, nie tworzą jakichś rozwiązań na przecięciu swoich własnych obszarów działalności. Teraz jest kilka barier i ryzyk, które są związane z, no właśnie z tym, że utrudniony jest rozwój tego ekosystemu w Polsce. Są cztery grupy tych barier i ryzyk, które w trakcie tych wywiadów i obserwacji, co dzieje się tutaj w tym ekosystemie, wyróżniłem. Będę teraz pokrótce o każdym z nich opowiadał. Pierwszą rzeczą jest niepewność prowadzenia biznesu, czyli to, że rzeczywiście to, o czym mówili respondenci, to jest to, że rzeczywiście trudno jest w Polsce prowadzić biznes. Nie jest jasne, jak prowadzić takie podstawowe operacje, jak na przykład rozliczanie podatków w spółce. To jest jedna rzecz. Nie wiadomo, jak poszczególne urzędy skarbowe będą interpretowały przepisy, szczególnie właśnie w tej takiej innowacyjnej działce, jaką są blockchainy i kryptowaluty. I nie poprawia tego wszystkiego, tej sytuacji, nie poprawiają ruchy administracji publicznej, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości. To znaczy na przykład wydanie ostrzeżenia przez KNF i NBP odnośnie zagrożenia ze strony inwestowania w kryptowaluty, gdzie tak naprawdę pomiędzy wierszami firmy kryptowalutowe były zrównane niemalże z działaniami, z firmami, które prowadzą jakieś podejrzane interesy, czy wręcz działalność z podmiotami, które prowadzą działalność terrorystyczną. I to nie pomaga w budowaniu zaufania i budowaniu pewności prowadzeniu tego typu biznesu w Polsce. Drugą rzeczą jest brak regulacji związanych ze sferą blockchain i kryptowalut. I no to też jest takim czynnikiem, który powoduje, że firmy, które chcą zakładać tutaj swoje działalności, tak naprawdę rezygnują z zakładania firm w Polsce, tylko po prostu zakładają firmy za granicą, w Szwajcarii, w Niemczech, w Londynie czy w Stanach Zjednoczonych. I tutaj nawet właśnie nie chodzi już o to, że mamy do czynienia z jakimiś wrogimi działaniami administracji, tylko że po prostu na dużą niewiadomą tego, tak naprawdę, czym dany model biznesowy jest, z czym on się wiąże, i nie wiadomo, ponieważ nie wiadomo, jaka będzie przyszła legislacja dotycząca działań tych podmiotów, więc jest niepewność związana z tym, czy to, co dana firma robi w danym momencie, to, co stworzyła, nie stanie się za rok czy za dwa nielegalne, ponieważ no, jest ta duża niepewność związana z tym, jak te regulacje mają wyglądać, czy będą wyglądać. Kolejną rzeczą jest brak czy niedostatki ekosystemu inwestorskiego. Ten nasz lokalny ekosystem inwestorski jest mało bogaty i dosłownie i w przenośni. Jest tak naprawdę mało pieniędzy dostępnych inwestorom i w konsekwencji firmom, które chciałyby, żeby inwestorzy w nie inwestowali. Co tworzy swego rodzaju scarcity mindset, czyli taką sytuację, w której zarówno inwestorzy, jak i startupy, które chciałyby coś zrobić, wiedzą, że tak naprawdę jest jedna jednostkowa możliwość, która się nie powtórzy, na zainwestowanie, i w związku z tym starają się wyciągnąć jak najwięcej z takiej inwestycji, i po jednej, i po drugiej stronie. A to tak naprawdę nie jest to sposób na perspektywiczny rozwój innowacyjnych pomysłów. Zwykle jest tak, że tych rund inwestorskich jest kilka i myśli się w sposób perspektywiczny, a nie właśnie taki, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej pojedynczej rundy inwestycyjnej.
Inwestorzy w Polsce także nie dostarczają tego, co inwestorzy za granicą często dostarczają, czyli właśnie sieci kontaktów z innymi firmami, pewnej społeczności, pewnego właśnie ekosystemu, czy nie przyjmują postawy mentorskiej. No i znowu, w związku z tym problemem jest to, że firmy poszukujące inwestorów wyjeżdżają w poszukiwaniu tych firm, tych inwestorów na zachód. Nie zostają w Polsce, nie szukają inwestycji w Polsce. Ostatnią rzeczą jest brak zaufania państwa przedsiębiorcy głównie w sferze tworzenia prawa. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką, gdzie relacja pomiędzy administracją państwową a branżą jest antagonistyczna zamiast partnerska i w związku z tym to tworzenie prawa jest naprawdę utrudnione i jest zbyt mało partycypacyjne. Jest zbyt mała partycypacja branży w procesach legislacyjnych, zbyt mała przejrzystość procesów legislacyjnych, zbyt mała rola konsultacji z branżą. O tym wspominali zarówno przedstawicieli branży, jak i przedstawiciele na przykład organizacji pozapaństwowych. No ale rzeczywiście są różnego rodzaju obszary i działania, które starają się stymulować to tworzenie zaufania, to tworzenie ekosystemu. To są stowarzyszenia, NGOs, inicjatywy tworzone w ramach administracji państwowej. Na przykład właśnie grupa do spraw technologii blockchain i zdecentralizowanych rejestrów przy Ministerstwie Cyfryzacji, czy na przykład Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Wszystkie te agendy próbują, starają się, wszystkie te organizacje próbują, starają się tworzyć taki środowisko do tworzenia i budowania zaufania pomiędzy branżą a administracją, po to, żeby tworzyć lepsze propozycje legislacji, lepszą legislację, lepsze propozycje ustaw, lepsze prawo. Natomiast one wciąż napotykają problemy. Te problemy to niski poziom wiedzy na temat branży blockchainowej wśród administracji państwowej, to brak ciągłości procesów po stronie administracji państwowej. W momencie, kiedy jest jakaś zmiana polityczna, natychmiast dochodzi czy bardzo często dochodzi do zablokowania pewnych procesów, które się dalej nie toczą albo toczą się na innych zasadach. Te procesy legislacyjne często się przedłużają, gdzie takim przykładem przedłużania się legislacji jest długie leżakowanie ustawy o prostej spółce akcyjnej, co tak naprawdę no, bardzo rozczarowało całą branżę, nie tylko blockchainową, ale też startupową. Ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to pokazać, jaki jest ten krajobraz legislacyjny, który wpływa na działalność inicjatyw blockchainowych w Polsce. Po prawej stronie mamy polskie ustawy, polskie prawodawstwo, które tak naprawdę dotyczy tego, co się dzieje, czy wpływa na to, co się dzieje w ekosystemie blockchainowym w Polsce. Pokazuję to nie po to, żeby mówić o tych ustawach, czy o tych rozporządzeniach, ale po to, żeby pokazać, że bardzo dużo z tych aktów prawnych ma, to jest bezpośrednie przełożenie prawodawstwa unijnego, czy to poprzez implementację dyrektyw, czy w sposób przyjmowania rozporządzeń unijnych. I to jest ilustracja tego, że tak naprawdę my jesteśmy bardzo reaktywni, jeśli chodzi o prawo dotyczące tej branży. A to dlatego, bo nie mamy własnego poletka doświadczalnego, nie mamy poligonu, na których moglibyśmy po pierwsze budować i sprawdzać swoje własne modele legislacyjne, a potem starać brać te modele, pokazywać je na przykład na forum unijnym i sugerować, żebyśmy zuniwersalizowali te nasze modele. I w związku z tym jesteśmy głównie biorcą rozwiązań europejskich czy globalnych, jeśli chodzi o to, jak są regulowane kwestie ekosystemu i przedsięwzięć blockchainowych. Diagnoza i wnioski. Polska przegrywa wyścig o zagospodarowanie tego całego potencjału, który drzemie w deweloperach, przedsiębiorcach obszaru blockchain i kryptowalut.
Ci wszyscy ludzie radzą sobie bardzo dobrze. Ci wszyscy ludzie radzą sobie zakładając firmy za granicą lub pracując dla globalnych projektów, ale nasz kraj traci na tym finansowo, bo podatki nie są płacone w Polsce, a dodatkowo rezygnujemy tak naprawdę z wpływu do kształtowania się dyskusji o tym, jak ten nowy świat blockchainowy mógłby wyglądać, ma wyglądać. Epidemia COVID jeszcze przyspieszyła te decentralizujące czy odśrodkowe procesy, które wzmacniają te globalne więzy, a osłabiają te więzy tego ekosystemu w ramach jakby polskiego ekosystemu. To, co można robić, to próbować uczynić nasz polski ekosystem bardziej globalny, dzięki temu po prostu przyjmując i obserwując najlepsze praktyki tworzenia otoczenia biznesowego dla projektów blockchain krypto z całego świata. I dzięki temu nie tylko polscy przedsiębiorcy, polscy deweloperzy będą bardziej skłonni tutaj lokować swoje produkty, ale być może będziemy w stanie, także bylibyśmy w stanie ściągać tutaj te najbardziej innowacyjne, globalne projekty, tak żeby one u nas były realizowane, u nas w Polsce, a nie po prostu gdzieś na globalnej scenie światowej. To wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i oddaję głos koreferentom. Łukasz, ja też Ci bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że ten obszar blockchainu to jest taki, technologii blockchain to jest taki bardzo wyjątkowy obszar, gdzie ścierają się wątki ekonomiczne, finansowe i prawne. I od komentarza prawnika, a właściwie prawniczki, chciałabym, żebyśmy zaczęli. Pani profesor, proszę o komentarz do wystąpienia Łukasza i do wyników tych badań. Dziękuję bardzo i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze seminarium. Jest mi niezwykle miło, jestem zaszczycona. Jeżeli chodzi o wyniki przedstawionego badania, oczywiście odzwierciedlają one mniej więcej, że to co sama mogłam spodziewać się, co spodziewałam się usłyszeć. Aktualnie rzeczywiście nastroje w środowisku blockchainowym polskim nie są, są bardzo optymistyczne ze względu na to, że jak się wydaje, jeżeli chodzi o regulacje, to tak delikatnie mówiąc, polityka blockchainowa nie wydaje się być wysoko na liście preferencji sektorów, które należy rozwijać, biorąc pod uwagę politykę rządu. Tak? Czyli tutaj nie jest to wysokie miejsce na liście preferencji. I to zaangażowanie regulacyjne powinno być znacząco większe w porównaniu do, po pierwsze, potrzeb, które już tutaj pan referent wskazał, jak i w stosunku do możliwości, jakie stwarza ta technologia. I tak jak dokładnie zostało tutaj powiedziane, te dyskusje toczą się, tyle tylko, że już na forach globalnych. To znaczy blockchain zaczyna być coraz, na scenie globalnej blockchain zaczyna być jednak dostrzegany coraz mocniej ze względu przede wszystkim na pojawienie się kryptowalut w postaci stablecoinów, czyli takich stabilnych walut, które mogą i często zastępują walutę narodową. Jeżeli ktoś wejdzie w system kryptowalut, to wewnątrz tego systemu te stablecoiny pozwalają jakby obyć się bez wykorzystania pieniędzy, bez przechodzenia do tego systemu walut narodowych. I w związku z tym oczywiście już dzięki temu kryptowaluty trafiły na agendę grupy G20, G7, już są dostrzegane jako z jednej strony oczywiście jako potencjał, ale z drugiej strony też jako duże zagrożenie czy niepewność związana z możliwością sterowania w dotychczasowy sposób sterowania globalnym systemem finansowym. I w związku z tym
regulatorzy na całym świecie, polski tutaj regulator jest chyba dość mało tutaj aktywny, jeżeli chodzi o tą dyskusję. Tutaj w szczególności duża rola powinna być NBP. W każdym razie regulatorzy na całym świecie zastanawiają się, w jaki sposób mogą konkurować z tym systemem kryptowalut, pozwalając czy wykorzystując tą technologię na przykład do kreowania tak zwanych CBDC, czyli walut centralnych na blockchainie, czyli w jaki sposób to wpłynie na dotychczasową rolę banków, na możliwość kontroli systemu finansowego, a co pozwoliłoby w pewnym zakresie wykorzystać i ciągle rozwijający się i niezatrzymywalny rozwój zdecentralizowanych finansów. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, o którym chciałam powiedzieć, mianowicie to nie jest, oczywiście tutaj zostało podkreślone, że polski regulator ma niewielki wkład taki innowacyjny w tworzenie takich modelowych regulacji, ale na im wyższym poziomie toczą się te dyskusje o standardach regulacyjnych, o podejściu regulacyjnym w stosunku na przykład do kryptowalut i do blockchaina w ogóle, to tym lepiej. Skoro to jest zjawisko globalne, to dobrze jest, aby ono było, aby te standardy regulacyjne na całym świecie były zbliżone. I tutaj na przykład FATF, czyli prawdopodobnie najpotężniejsza organizacja na świecie, w ramach której działają ramię w ramię Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny, Rosja, Japonia i wiele innych potężnych rynków finansowych, FATF ustala rekomendacje dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. I dotychczas te rekomendacje skupiały się na nakładaniu kolejnych ciężarów, obowiązków na tak zwane instytucje obowiązane, mówię językiem polskiej ustawy. Natomiast niedawno FATF zaczął się zastanawiać, skierował do wszystkich zainteresowanych osób prośbę o nadsyłanie dosłownie pomysłów, idei, w jaki sposób można regulować rynek transakcji peer-to-peer, tak? Czy wręcz tak machine-to-machine. To pokazuje, przed jak trudnym wyzwaniem regulatorzy stoją. To nie jest tylko problem, który polski regulator jest w stanie samodzielnie rozwiązać, dlatego że systemy zdecentralizowanych finansów na przykład mają charakter globalny, często trudno uchwytny, jeżeli chodzi o terytorialność położenia takich systemów i często uczestnicy są anonimowi bądź mocno pseudonimowi, zasłonięci są tak tymi różnymi rodzajami wykorzystywanych technologii, zasłaniających ich tożsamość. W takiej sytuacji regulator musi zupełnie zmienić swoje podejście do tego, w jaki sposób może sterować rynkiem zdecentralizowanym. Jeżeli na przykład rynek finansowy czy rynek kapitałowy, one są nadzorowane w ten sposób, że mamy jakichś nadzorców, którzy kontrolują scentralizowane instytucje. Tak samo mamy generalnego inspektora finansowego, który też kontroluje instytucje obowiązane. I te wszystkie instytucje obowiązane, instytucje nadzorowane wykonują pewne obowiązki, implementują pewne polityki ochrony konsumenta, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i tak dalej. Natomiast tutaj w przypadkach systemów zdecentralizowanych nie mamy tego typu instytucji, w związku z czym te wszystkie dotychczasowe regulacje stają się niefunkcjonalne w takim mocno zdecentralizowanym środowisku, w szczególności gdy jeszcze mamy anonimowych czy mocno pseudonimowych uczestników. Dlatego
jest konieczne, aby zupełnie zmienić politykę oddziaływania na budowę, na tworzenie architektury tych systemów zdecentralizowanych. Skoro nie możemy ukarać na przykład konkretnych osób za to, że piorą tam brudne pieniądze, bo ich nie złapiemy, to trzeba wpływać na to, żeby te systemy były budowane w taki sposób, żeby one na przykład już uwzględniały technologicznie dostępne i technologicznie akceptowalne dla tych systemów środki, które pozwalą wykonywać na przykład całe badanie KYC, czyli z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. I teraz te systemy powinny, znaczy ci deweloperzy powinni mieć swobodę, w jaki to sposób zaimplementować, byle to było efektywne. Państwo powinno dopiero wówczas interweniować w istnienie, w funkcjonowanie takich platform finansowych, dopiero gdy okaże się, że jakieś platformy finansowe zdecentralizowane nie realizują pewnych założeń funkcjonalnych, tak, że tam na przykład nie ma żadnych zaimplementowanych środków, które pozwalają realizować podstawowe wartości, które chroni państwo. I teraz tutaj jest, tu jest ogromny problem, w jaki sposób państwo mogłoby ingerować w funkcjonowanie takich platform, które nie będą realizować, które nie będą chronić tych wartości, tak? Czyli będą tam treści niedozwolone na tych blockchainach, będą oczywiście masowe naruszenia ochrony inwestorów, będzie pranie brudnych pieniędzy. Tutaj jest problem, skoro nie mamy instytucji operatorów tych rynków scentralizowanych, w jaki sposób wpływać na architekturę? Ja tutaj napisałam taki, opublikowałam stosunkowo niedawno taki artykuł, który wskazuje na potrzebę uwzględnienia sposobu funkcjonowania tych platform. Te platformy, one są zbudowane w sieci oparte o blockchainy permissionless. Są zbudowane, oczywiście one nie tylko działają w oparciu o technologię blockchain, ale także przede wszystkim działają w oparciu o wykorzystanie teorii gier, o wykorzystanie zachęt, w jaki sposób zmusić miliony ludzi, zachęcić miliony ludzi do tego, by utrzymywały działający system, co przecież jest kosztowne. Więc teraz jakby sposób wpływania na architekturę tego systemu polega, czy musi polegać na znalezieniu sposobów, znalezieniu polityk wpływania na te decyzje, które są podejmowane u bazy, już u samych podstaw budowania tych systemów, czyli ich przekształcania. W związku z tym tutaj ogromną rolę może, czy powinna nawet odegrać socjologia, token, nauki o wykorzystaniu tokenów w ekonomii, czyli tokenomia, tak mówiąc kolokwialnie, wszystko to jeszcze jest jakby tutaj cały ten obszar do zbadania i do zbudowania polityki oddziaływania na systemy zdecentralizowane. To jest jakby moja tutaj główna teza, że to jest jeszcze cały czas obszar nieprzebadany i dlatego bardzo trudno jest regulatorom oddziaływać na zdecentralizowane, anonimowe bądź mocno pseudonimowe środowiska. Także tutaj chyba na tym skończę, bo nie wiem, czy już nie przekroczyłam limitu czasu, ale można o tym długo mówić. Mówię bardzo ogólnie. Mogę jedynie zachęcić do, gdyby tutaj większe szczegóły były potrzebne. Budowa takich systemów jest możliwa, co pokazuje co już się dzieje częściowo, już niektóre tego typu systemy blockchainowe powstają, tego typu sieci, to pokazuje wszystko w artykule, wskazując na konkretne istniejące już projekty. Pani profesor, bardzo dziękuję za ten komentarz. Mam dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, dołączył do nas pan dr Grzegorz Sobiecki, którego też za chwilę poprosimy o komentarz. To będzie komentarz z perspektywy ekonomicznej. A po drugie, ten ostatni wątek z pani wypowiedzi, a mianowicie o obszarze, który jest jeszcze nieprzebadany, myślę, że daje nam dużo perspektyw i
takich kolejnych projektów badawczych, które będziemy mogli jako DELAB w tym obszarze podjąć. Łukasz, ja bym chciała, żebyś krótko odniósł się do komentarza profesor Karasek-Wojciechowicz, a potem przejdziemy do tej części ekonomicznej i komentować będzie dr Grzegorz Sobiecki. Tak, ja jako socjolog jakby bardzo we mnie rezonuje to nawoływanie do tego, żeby rzeczywiście zwiększyć ilość badań i zintensyfikować badania rozproszonych, zdecentralizowanych systemów. Jest ich coraz więcej. To są systemy oparte właśnie na blockchain i tak naprawdę na blockchainie i tak naprawdę rzeczywiście jest tak, o czym mówiła pani profesor, że większość tych projektów i ich produktów, i ich usług, które są tworzone, do których regulacji przymierzają się regulatorzy na całym świecie globalnie, one są oparte o działanie, o działanie podmiotów, które działają całkowicie inaczej niż te podmioty, do których działania są regulatorzy przyzwyczajeni. Dlatego bardzo istotne jest, na czym to polega? Polega to na tym, że to są zdecentralizowane, zautomatyzowane organizacje, bardzo często. To są organizacje, w których bardzo trudno zidentyfikować konkretny podmiot, który zarządza danym projektem. Czasami właśnie to, o czym pani profesor wspominała, ten podmiot jest po prostu jakimś algorytmem, automatycznym algorytmem, który reguluje działanie danego projektu. I to jest bardzo istotne, żeby zanim zaczniemy czasami być może pochopnie regulować tę sferę. Ważne jest, żeby tę sferę starać się zrozumieć. To, co jest istotne, to także jest to z punktu widzenia socjologicznego, że te projekty to są tak naprawdę projekty socjotechniczne. Znaczy z jednej strony mamy tę całą sferę technologiczną, twardą sferę technologiczną, protokołów, twardych tych incentywów, czyli tych zachęt, które są zaszyte w technologii, ale tak naprawdę i to jest zarządzanie, governance on-chain, które reguluje działanie tych projektów, które mamy regulować, czy mają być regulowane, ale z drugiej strony to nie jest wystarczające. Mamy też taką miękką część, off-chainową zarządzania tymi projektami, gdzie rzeczywiście prawdziwi ludzie, ale właśnie bardzo, bardzo często pseudonimowi, czy anonimowi, czy pseudonimowi, uczestniczą bardzo intensywnie, ponieważ mają bardzo konkretne zachęty do tego, żeby uczestniczyć właśnie w zarządzaniu tymi projektami, używając narzędzi takich jak Twitter, jak Discord, jak różnego rodzaju właśnie kanały komunikacji. I te dwie sfery, sfera on-chainowa, technologiczna i ta sfera off-chainowa, ta sfera bardziej społeczna, one są bardzo mocno ze sobą zazębione i bez zrozumienia tego zazębienia i tego, jak to wszystko działa, bardzo trudno będzie rzeczywiście adekwatnie uregulować tę sferę. I rzeczywiście tutaj się bardzo mocno zgadzam z panią profesor, że przede wszystkim trzeba najpierw zrozumieć tę sferę, a żeby ją zrozumieć, to trzeba zintensyfikować badania nad tym, jak to wszystko działa. Do kwestii badań technologii blockchain, ale też pytań, które kierują do nas nasi widzowie na Q&A, przejdziemy już po komentarzu doktora Sobieckiego, a ja teraz prosiłabym właśnie o taki komentarz ze strony ekonomicznej, która jest drugą częścią, takim kluczowym elementem tego badania Łukasza, ale też przedmiotu, który jest badany. Przede wszystkim dobry wieczór wszystkim Państwu. Przepraszam za spóźnieniem, bo wynikły takie niespodziewane okoliczności, ale udało mi się dotrzeć. Techniczne pytanie, czy mnie słychać? Tak, słychać i bardzo się cieszę, że jest Pan z nami. Prezentację Pana Łukasza widziałem już wcześniej, więc na szczęście nie musiałem jej dzisiaj tu oglądać. Wnioski z tej prezentacji, wnioski z tego badania no, potwierdzają też moje wcześniejsze obserwacje, natomiast z badania wyłania się taki dość pesymistyczny obraz. Oceny sytuacji w Polsce przez biznes. Co więcej, tych problemów tak naprawdę jest jeszcze więcej, bo mamy i wyzwania i techniczne, i prawne, i tak dalej. Natomiast ja bym chciał podkreślić to, że tak naprawdę każdy problem to jest też jednocześnie szansa.
Tak, wszelkie przeciwności są okazją, żeby się rozwinąć, żeby coś nowego stworzyć. Są wyzwaniem i tak myślę, że powinniśmy przede wszystkim na nie patrzeć. Nie po polsku narzekać, ale identyfikować te problemy, a jednocześnie traktować je jako szansę. Szansę na nowe badania, szansę na kształtowanie regulacji, czyli na to, żeby mieć na wpływ na te regulacje. Szansę na rozwijanie nowych rozwiązań w ramach istniejących regulacji. Jeśli nie można drzwiami, to trzeba wyjść oknem. Jeżeli chcemy zrealizować i wykorzystać technologię blockchain, która dostarcza nam naprawdę bardzo nowoczesne, bardzo innowacyjne cechy, których nie było wcześniej, w szczególności na przykład rzadkość w rozproszonej sieci internetowej. Tego nie było wcześniej, a teraz mamy możliwość wprowadzenia za projektów, które są na rzadkości oparte. Oczywiście mamy tą rzadkość zastosowaną w zdecentralizowanych sieciach i rozwiązaniach, to jest dodatkowy element i tak dalej, ale już nie będę o samym blockchainie chciał mówić, tylko jakie na przykład badania można prowadzić, czy w jakim kierunku. Tych obszarów jest również bardzo wiele, bo nie tylko regulacje są dzisiaj jeszcze nie w powijakach, ale tak naprawdę cała ta technologia, mimo 13 lat rozwoju, cały czas jest na początkowym etapie. Ona jest już na takim etapie rozwoju, że da się ją stosować i rzeczywiście widzimy stosowanie technologii blockchain w zarówno no, w tych tradycyjnych zastosowaniach związanych z tokenami, kryptoaktywami, kryptowalutami, czy DeFi, ale można je stosować także bez żadnych tokenów i to się też dzieje i w Polsce, jak pewnie Państwo wiecie. Niemniej wciąż występuje wiele problemów, od czysto technicznych związanych z algorytmami, z ograniczeniami samych inteligentnych kontraktów. Rozwiązujemy problemy związane z wyroczniami, z kosztami. No to już jest taki bardziej ekonomiczny, ale techniczne to jest związane z bezpieczeństwem, z skalowalnością, czyli taki trylemat blockchaina znany, skalowalność, bezpieczeństwo i zdecentralizacja, jak pogodzić te wszystkie trzy postulowane cechy. Mamy wyzwania, które są też potencjalnymi tematami do badań, do analiz, organizacyjne, czyli związane z analizą funkcjonowania organizacji, w szczególności organizacji typu DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, zdecentralizowane usługi, szerzej patrząc. Bo tak jak tutaj Państwo powiedzieli przed chwilą, są to bardzo specyficzne twory, ja bym nawet nie nazywał tego podmiotem, bo tam nie ma podmiotu. To jest usługa, która sama się świadczy. Mamy z tą usługą związane różne podmioty, natomiast to z kolei ja opisuję w raporcie, który dzisiaj chyba został opublikowany, więc zachęcam do zapoznania się, to jest raport DeFi, blockchain w bankowości, tak na marginesie. I nie mamy tutaj podmiotu, mamy sieć tak naprawdę, mamy zautomatyzowane mechanizmy, mamy ciała zarządcze, które mają uprawnienia do albo zabicia kontraktu, jeżeli taka możliwość została przewidziana, ale to są wyjątkowe uprawnienia, albo uprawnienia posiadam, bo taka grupa posiadaczy tokena zarządczego na przykład. Mamy całą masę różnych dodatkowych usług zewnętrznych, które są potrzebne albo wręcz niezbędne. Mamy całą specyfikę związaną z tym, że nie mamy właściciela takiej usługi, nie mamy, mamy rozproszone i zdecentralizowane ryzyko, mamy rozproszone i zdecentralizowane zarządzanie, mamy rozproszone i zdecentralizowaną odpowiedzialność za realizację tej usługi. Bo tak jak przeważnie usługa jest wdrażana przez jakiegoś inicjatora,
prawda? No zawsze ktoś musi zrobić ten pierwszy krok. To mimo, że mamy inicjatora, to ostatecznie ta usługa ląduje w rękach wszystkich interesariuszy i ostatecznie inicjatorzy przeważnie, którzy nie zostawiają sobie żadnej furtki bezpieczeństwa, tylko na zasadach takich jak wszyscy, czyli mogą być członkami grupy, która ma specyficzne uprawnienia, mogą być posiadaczem tokena zarządczego, więc wspólnie z innymi decydować o pewnych parametrach, ale w bardzo ograniczonym zakresie, dlatego ja nawet nie, zarządem bym tego nie nazwał. Ta usługa ostatecznie jest świadczona automatycznie i mamy tutaj wyzwań naprawdę wiele, bo w związku z tym, że jest rozproszone ryzyko, rozproszona odpowiedzialność także związana z tym, nie mamy możliwości nawet zidentyfikowania podmiotu odpowiedzialnego za tą usługę. Mamy trudność w określeniu, jeżeli coś nie zadziała, to każdy, nawet nie mamy, to tak naprawdę specyfiką jest to, że tak naprawdę nie powinniśmy nawet szukać osoby odpowiedzialnej, bo to kod zadziałał, a my korzystając z tego kodu, korzystając z tej usługi, w tym momencie zgadzamy się na to, że na to, co ten kod realizuje. Jeżeli w kodzie był błąd, to nie jest wina przedsiębiorstwa, które tak jak nie wiem, Allegro, Uber, który świadczy dla nas usługi, tylko to jest w pewnym sensie nasza wina, bo to ryzyko i to odpowiedzialność rozprasza się na wszystkich interesariuszy. Możemy wskazywać, że parametry częściowo były źle ustawione, ale zwykle w tego typu usługach są zaszyte też mechanizmy, które w jakiś sposób karają też za błędne zarządzanie. W związku z tym no, to wszystko sprawia, że to są bardzo, bardzo specyficzne usługi, które no, z jednej strony powodują pewne trudności, ale tak jak powiedziałem, te trudności są pewnym wyzwaniem, żeby zrozumieć, jak one działają. Mamy zagadnienia no, inwestycyjne, to jest jakby pierwszy tak naprawdę obszar, o którym myślimy, słysząc słowo kryptoaktywa, kryptowaluty, czy nawet blockchain, to inwestycje, prawda? Więc tutaj większość chyba newsów dotyczy takich czy innych inwestycji, więc tutaj ten obszar jest naprawdę bardzo szeroki i tutaj również mamy obszar, tutaj również mamy wiele zagadnień do rozpatrywania, zaczynając od najprostszych, jaka jest cena, jak wyceniać kryptoaktywa, prawda? Czy wyceniać w rozumieniu takim, żeby przewidywać ich wartość, cenę, kursy w przyszłości, jak też z punktu widzenia no, na przykład rachunkowościowego, księgowego, jak księgować je. Znaczy samo księgowanie to jest jedna sprawa, ale wycena czy aktualizacja wyceny na potrzeby księgowania, no to już jest jeszcze inna sprawa, czy wycena na potrzeby określenia jakichś zobowiązań, tak? Wycena tego. Tradycyjne metody wyceny nie sprawdzają się tutaj. Czy rzadko się sprawdzają. Powstało pewna grupa nowych, specyficznych metod wyceny, ale one nie są potwierdzone w żaden sposób jeszcze. Także to jest kolejny obszar. Zagadnienia biznesowe, znowu związane z określeniem sensowności prowadzenia takich biznesów, w tym związane ze zarządzaniem operacyjnym, zarządzaniem strategicznym, w jaki sposób możemy zarządzać, prowadzić tego typu projekty, żeby były one trwałe, żeby trwale przynosiły dochód, a nie tylko początkowo, prawda? Tutaj kolejna specyfika takich projektów. Mamy ICO, czyli mamy zebranie funduszy, te fundusze starczają na dość długi czas i proces się rozwija, więc to jest nietypowe, bo zwykle
finansowanie zewnętrzne jest takie rozproszone, jest dostępne dla jednak dość dużych i doświadczonych już spółek, tak? Mówimy o spółkach akcyjnych. Startupy nie dostają takiego finansowania, one są finansowane zupełnie inaczej. A tutaj mamy możliwość finansowania się w sposób podobny jak na rynkach kapitałowych już na samym początku. Więc to też może wpływać później na to, w jaki sposób te fundusze są wykorzystane. Ja pomijam tutaj aspekt prawny, bo czyli czy to jest, w jaki sposób powinniśmy traktować w ten sposób zebrane fundusze, bo to jest odrębna sprawa i nie w każdej jurysdykcji można realizować tego typu procesy, no ale patrzę z punktu widzenia ekonomista, a nie prawnika. Czyli problemy biznesowe, jak oceniać koszty, jak w ogóle oceniać, prognozować przychody, prognozować koszty, jak oceniać, czyli w rezultacie jak obliczać NPV-kę, czyli wartość bieżącą netto takich projektów, żeby móc z punktu widzenia inwestora czy z punktu widzenia właściciela ocenić, czy ten projekt jest ekonomicznie uzasadniony. No bo czy jest technicznie uzasadniony, to jest jedno. Czy jest uzasadniony, czy mamy zainteresowanie ludzi, to jest drugie, ale czy ostatecznie mamy możliwość osiągnięcia zysków, to jest trzecie. Problemy zarządzania, to już wspomniałem, problemy związane z szerszym ujęciem, czyli z rynkami, jak funkcjonują tego typu rynki. Jak problemy związane z rynkiem finansowym, czyli tutaj mamy rynek kapitałowy, mamy rynek pieniężny. Pani profesor wspomniała o CBDC, już mamy wdrożenia, prawda, w pierwsze. I w Europie też być może się to pojawi, ale to jest tak naprawdę problem interdyscyplinarny, bo nie tylko techniczny, ale też ekonomicznie, to jest makroekonomia, tak, czysto, w czystej postaci. Więc tutaj polityka pieniężna wchodzi z kolei, czy wszelkie zagadnienia związane z tworzeniem pieniądza. No znowu, mamy kilka form pieniądza już dzisiaj, tak, mamy gotówkę kontrolowaną przez bank centralny, mamy depozyty kontrolowane w pewnym sensie przez banki, przez system bankowy. Możemy powiedzieć jeszcze o rezerwach jako takim pieniądzu nietransakcyjnym. Mamy jeszcze, o czym nie wszyscy wiedzą, pieniądz elektroniczny, przynajmniej jako konstrukt prawny, ale w praktyce w zasadzie niewykorzystywany, szczególnie w Polsce. No i moglibyśmy mieć jeszcze pieniądz elektroniczny jako cyfrowy odpowiednik, ja bym powiedział, depozytów, a CBDC jako cyfrowy odpowiednik gotówki, kontrolowane przez bank centralny. Więc tutaj kolejne zagadnienie, prawda, do zbadania. Mamy zagadnienia rynków kapitałowych, zacząłem już o tym mówić, czyli specyficzny sposób finansowania oparty na tokenach. Samo zagadnienie tokenizacji również jest ciekawe, bo znowu, nie tylko token jest tym specyficznym dobrem, które realizuje funkcję rzadkości. I w tokenach możemy zawrzeć różnego rodzaju prawa. Token i co więcej, jednocześnie ten sam token albo token obracany w tym samym systemie, w tej samej usłudze DeFi, możemy mieć tokeny czyli w formie takiej samej, ale zupełnie inne prawa. Czyli obracamy jednocześnie, czyli w tym samym portfelu, może w ten sposób. W tym samym portfelu mamy obok siebie token płatniczy, token użytkowy, token reprezentujący prawa do zarządzania i token reprezentujący prawa do własności jakiegoś dzieła sztuki. I dalej mamy tokeny innego rodzaju. I co więcej, tych rodzajów może być znacznie więcej niż jest dzisiaj przewidziane przez prawo, czyli nie muszą to być tokeny, które są instrumentami finansowymi, tak? Mogą,
Możemy myśleć, czy rozważać o tokenizację instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych, weksli, czeków i innych znanych nam dzisiaj konstrukcji. I to się dzieje oczywiście. Znowu mamy kolejne wyzwanie, jak to zrobić, czy to się da dzisiaj zrobić. Tutaj w sukurs przychodzą nam regulacje europejskie, które są pewną szansą też dla Polski i to jest szansa też związana z problemami, o których pan Łukasz mówił. To znaczy regulacje będą wchodziły w życie automatycznie i to jest ta szansa. Automatycznie są w formie rozporządzenia, a nie w formie dyrektywy, tak jak było na przykład z regulacjami dotyczącymi pieniądza elektronicznego. I to jest akurat ciekawy przypadek, bo pieniądz elektroniczny mamy w dyrektywie i która by musiała być zaimplementowana w Polsce, a token, tak zwany token będący pieniądzem elektronicznym w dyrektywie MiCA, czyli Markets for Crypto Assets, będzie od razu wprowadzony, mimo że w konstrukcji prawnej jest niemal identyczny. Są tam dodatkowe wymogi związane z white paperem, ale to już szczegóły techniczne. W każdym razie wracam, szansę, mamy cały czas szansę. Mamy, czyli to cała tematyka tokenizacji, tematyka zagadnień prawnych, no to w ogóle jest zupełnie odrębny dział. W tym mamy podzagadnienia związane z podatkami. Podatki jako takie, czyli w jaki sposób dzisiaj się rozliczać z obrotu kryptoaktywami, to jest jedna rzecz. Dalej, w jaki sposób podchodzić podatkowo do tych organizacji, które się tworzą, do tych usług świadczonych w sposób zdecentralizowany, bo to jest bardzo trudny temat tak naprawdę. Jeżeli nie mamy kogoś odpowiedzialnego, to gdzie tu i w jaki sposób szukać odpowiedzialności, czy w jaki sposób egzekwować ewentualne podatki, a prawdopodobnie byłoby tutaj miejsce na wprowadzenie, na opodatkowanie tego typu działalności. No bo to jest de facto działalność gospodarcza, działalność, w ramach której tworzy się realna wartość ekonomiczna. Panie doktorze, ja przepraszam, że ja wejdę w słowo, bo tych pytań i wyzwań pojawiło nam się tutaj dosyć sporo. I ja po pierwsze dziękuję za te wszystkie uwagi, ale chciałam też zapytać Łukasza, zanim przejdziemy do tej części dyskusji, czy te wyzwania, o których rozmawiamy, w ogóle pojawiły się w Twoich wywiadach? Bo tak, one się pojawiają. Na pewno. Tak, oczywiście one się pojawiają, natomiast pojawiają się i to są, no i to są często takie niepewności tych moich rozmówców, którzy właśnie wiedzą, że to nie są tylko wyzwania i problemy teoretyczne czy naukowe, ale tak naprawdę dla nich to są bardzo konkretne, praktyczne, biznesowe problemy, które oni muszą przezwyciężyć. I tutaj może od razu nawiążę do tego pytania, które tutaj się pojawiło, bo to jest właściwie odpowiedź na pytanie o to, czy w wywiadach rozmówcy odnosili się do jakoś do paradoksu bycia z jednej strony niechętnym regulacjom, a z drugiej strony wskazywania braku regulacji jako problemu. Właśnie to jest ten problem, że no ta niepewność jest związana z tym, że jest bardzo dużo tych wyzwań i bardzo dużo problemów, które się pojawiają przed przedsiębiorcami, którzy chcą działać w tej branży, i jakiekolwiek regulacje, które w jakiś sposób pozwalałyby czy pomagałyby nawigować i definiowały, tworzyły jakiekolwiek ramy, zawsze są ułatwieniem dla nawet tak innowacyjnego biznesu. Więc to nie jest tak, że oni nie chcą regulacji całkowicie, ale chcą minimalnych regulacji, które pozwalałyby im zdefiniować, czym się zajmują tak naprawdę, co robią. I chcą mieć też głównie pewność, że te regulacje nie będą się zmieniały i nie zniszczą ich modelu biznesowego. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść do pana doktora wypowiedzi i do tych wszystkich właśnie także wyzwań badawczych, bo być może wśród słuchaczy czy widzów naszego seminarium są ludzie, którzy chcieliby, osoby, które chciałyby zacząć badać
systemy blockchainowe i chciałyby zgłębiać te wszystkie problemy i te wszystkie nietypowe tematy badawcze. Jak to można robić? To jest bardzo istotne, że naprawdę jest bardzo dużo danych, bardzo dużo sposobów wejścia w ten system. Przynajmniej dwa rodzaje są sposobów badania tego, może trzy, bo ja zajmowałem się do tej pory właśnie takim badaniem dosyć tradycyjnym, jakościowym tego środowiska blockchainowego, ale z jednej strony mamy bardzo dużo danych w sieci blockchain, które można wykorzystywać. To są dane ilościowe, które są bardzo łatwo dostępne, w sensie na pewno łatwiej dostępne niż dane, które na przykład ma zgromadzone Google czy wielkie firmy internetowe. To są dane, które nie są zamknięte w silosach, do których rzeczywiście jest stosunkowo łatwy dostęp. Można z nich korzystać i to jest naprawdę kopalnia wiedzy dla ekonomistów, dla ludzi związanych z zarządzaniem, ale także dla socjologów, którzy są bardziej nastawieni jak ilościowo. Natomiast z drugiej strony mamy też ogromną ilość danych, ogromne pole badawcze związane z tą drugą częścią działalności blockchainowej, czyli z tym zarządzaniem off-chain. Mamy ogromną ilość danych zastanych, związanych z tym, w jaki sposób ludzie komunikują się w ramach tych projektów, w jaki sposób zarządzają tymi projektami. No i tutaj, jeżeli mielibyśmy socjologów, antropologów cyfrowych, którzy chcieliby wyprawić się na nowe tereny badawcze, no to jest ogromna, ogromna ilość danych, które można rzeczywiście także w ten sposób jakościowy badać. Oczywiście świętym graalem tych wszystkich badań, wydaje mi się, jest połączenie tych dwóch nurtów badań, czyli z jednej strony badań jakościowych, a z drugiej strony badań ilościowych, ponieważ bardzo często te dwie sfery dotyczą tych samych projektów, czyli z jednej strony mamy na przykład głosowanie na blockchainie, które można badać jakościowo, ale z drugiej strony mamy niesamowicie bogate dyskusje, którym towarzyszą ogromne ilości generowanych memów i tak dalej, które można badać jakościowo. I naprawdę zachęcam bardzo mocno wszystkich, którzy chcieliby zgłębiać te tematy, żeby się zainteresowali właśnie tymi metodami, tymi źródłami informacji, bo dla każdej dziedziny znajdzie się tutaj naprawdę bardzo dużo do takiej metodologicznej roboty. Łukasz, ty uprzedziłeś już moje pytanie. Pytanie o to samo chciałam zadać pani profesor i panu doktorowi, a mianowicie o kierunki badań, o to, czemu dokładnie państwo by się przyglądali, jakie tematy by państwo sugerowali tutaj właśnie w obszarze kryptoblockchaina i tych nowych systemów finansowych, które kształtują się na naszych oczach, a my jako badacze mamy okazję się temu przyglądać. Pani profesor. Już ja oczywiście ograniczę się do tej działki, którą ja się zajmuję, czyli regulacji. Tutaj właściwie, gdzie nie spojrzeć, to pole badawcze, to raczej w tym kierunku. Mianowicie problemy, poczynając od prawa prywatnego międzynarodowego, czyli które prawo prywatne międzynarodowe odpowiada na pytanie, które prawo należy stosować do oceny pewnego zjawiska, do oceny pewnej czynności czy określonego zdarzenia. No i oczywiście to jest ogromny temat i bardzo trudny w kontekście blockchaina, który jest wszędzie i nigdzie, tak? Te zdarzenia w zdecentralizowanym świecie, uruchamiane przez nie wiadomo kogo. Bardzo trudno jest je przypisać do określonego terytorium za pomocą różnych łączników, którymi prawo się do tej pory posługuje, typu siedziba, miejsce zamieszkania, jak to ustalić w transakcjach, praktycznie niemożliwe. W związku z tym, czy na przykład miejsce położenia rzeczy, tak? Mamy token NFT, który jest gdzieś w systemie blockchainowym, no to gdzie on jest położony, gdzie jest ta rzecz? Na terytorium którego państwa i które prawo rządzi na przykład prawem, oceną praw rzeczowych na tego typu tokenie?
jeżeli przyjmiemy, że no i właśnie i dane prawo w ogóle odpowiada na pytanie, czy z danym tokenem NFT możemy wiązać od razu jakąś reprezentację prawa własności przykładowo. To jest przykład, ale oczywiście tego jest, jakby tych pytań z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego jest cała masa. Jest problem z zakresu prawa prywatnego publicznego, czyli kwestia terytorialności, jak daleko sięga jurysdykcja, jak daleko sięga władza państwa do regulacji pewnych zjawisk i do egzekwowania, jeżeli się da, oczywiście konsekwencji pewnych zjawisk. Ja się zajmuję prawem prywatnym, no to tam oczywiście jest problem tokenizacji różnego rodzaju. Również specjalizuję się tak naprawdę w obsłudze rynku finansowego, w związku z czym jakby no, na przykład aktualnie jest w Europie dyskutowane pytanie bardzo mocno, gdzie jest granica pomiędzy dla nadzorców rynku, pomiędzy centralizacją a decentralizacją. Do kiedy możemy mówić, że jakimś systemem ktoś operuje i do kiedy można by wymagać od określonych osób, które na przykład uruchomiły, zbudowały jakiś automatyczny smart contract, na przykład będący zautomatyzowanym automated market maker, czy i w jakim zakresie można przyjąć, że ktoś tym zarządza, czy na przykład czy posiadacze tokenów zarządczych, czy oni są w takim razie, czy można im przypisać rolę operatorów określonego rynku. Tutaj no, jest pytań, a w sytuacji, gdy nie mamy takich tokenów zarządczych, no to pytanie, kto danym rynkiem zarządza, no bo przecież zarządzającymi wcale nie musi być jedna osoba, to jakby prawo zna współzarządzanie i teraz gdzie mamy tą granicę pomiędzy centralizacją, która powinna opierać się na, czy podlegać dotychczasowym regulacjom, a decentralizacją, gdzie w ogóle powinniśmy jakby wymyślić nowe metody oddziaływania na budowę, metody oddziaływania na oczekiwaną budowę, na oczekiwaną architekturę tych systemów, czy na przykład metodę zwalczania tego typu działalności czy funkcjonowania tych systemów w sytuacji, gdy ustawodawcy, gdy regulatorzy w jakimś kraju dojdą do wniosku, że dana działalność, dany blockchain ma jakby w przeważającej mierze charakter na przykład przestępczy i w związku z tym nie ma widoków na to, żeby on poprawił swoją działalność, znaczy dostosował swoją działalność do realizacji pewnych wartości oczekiwanych przez państwo i w związku z czym należy go usunąć. Przecież taki bardzo prosty przykład. Jeżeli w przestrzeni publicznej pojawi się budynek, który zagraża bezpieczeństwu publicznemu, no to mamy procedury i wiemy, jak ten budynek, jeżeli właściciel go dobrowolnie nie zniszczy, nie przebuduje, nie dostosuje do wymogów, to mamy procedury, wiemy jak taki budynek zniszczyć, tak, żeby on nie zagrażał bezpieczeństwu publicznemu. Natomiast jakby dokładnie to samo pytanie pojawia się w stosunku do organizacji, w stosunku do działających automatycznych smart kontraktów, w przestrzeni zdecentralizowanej. Jeżeli państwo nie będzie miało takiego, nie będzie miało opracowanych metod zwalczania tego typu, funkcjonowania tego typu zautomatyzowanych mechanizmów, no to praktycznie można powiedzieć, państwo nie ma w tej sferze, państwo jest fikcyjne, tak? Nie ma żadnej, jeżeli nie ma możliwości oddziaływania, to państwo się wycofało z tej sfery, można powiedzieć. Czyli no i tutaj dokładnie wracam do tych możliwych metod oddziaływania, warunków oddziaływania, żeby jednocześnie pogodzić to oczywiście z warunkami czy z wymogami ochrony własności i ochrony działalności, którą ktoś na tych blockchainach być może legalnie i zgodnie z przepisami prowadzi, a w każdym razie nie narusza takich podstawowych wartości chronionych przez większość państw. Więc tutaj pojawia się ogromna masa pytań, jeżeli chodzi o prawo. Także
właściwie gdzie nie spojrzeć, to jest pole badawcze w tym zakresie. I to jest na pewno dobra wiadomość. Pani mówiła o tym, zresztą Łukasz też wspominał w swojej prezentacji o takim oderwaniu tej technologii blockchain od konkretnego miejsca, konkretnej przestrzeni, ale jednocześnie w prezentacji Łukasza pojawił się taki wątek kierunku przenoszenia działalności tych młodych przedsiębiorców i pojawia się pytanie na naszym Q&A o to, gdzie oni przenoszą tę działalność, czy jest takie konkretne państwo, czy wybierają takie konkretne państwa. I to jest pytanie do Łukasza, a po tym pytaniu poprosiłabym o komentarz doktora Sobieckiego i chciałabym, żebyśmy tym komentarzem o możliwości nawet metodologii badawczych i wybór tematów podsumowywali już nasze dzisiejsze seminarium. Łukasz, poproszę cię o komentarz. Tak, tak. Te kierunki geograficzne, w których zakładane są działalności związane z blockchainami, one się troszeczkę zmieniły. Jeszcze przed pandemią była to głównie Szwajcaria, w związku z tym, że w Szwajcarii jak gdyby fundacja Ethereum ma główną swoją siedzibę i tam już powstała pewna infrastruktura prawna, taki model biznesowy tworzenia podmiotów, które prowadzą działalność blockchainową, czyli to była Szwajcaria, ale moi respondenci mówili też o Berlinie, o Niemczech, o Londynie, o Stanach Zjednoczonych, ostatnio też Francja jest takim powstającym i Paryż jest powstającym hubem, w którym sporo się dzieje. Jeszcze te półtora, dwa lata temu była to rzeczywiście Szwajcaria, ale takim na przykład inwestorskim hubem w tym momencie jest Berlin i Niemcy. Super, wielkie dzięki. Panie doktorze, pytanie o kierunki badań, które można podjąć i też o metodologię, które można wykorzystać, bo mamy tutaj takie spotkanie socjologiczno-ekonomiczne, ekonomiczno-prawnicze. I teraz właśnie chciałabym o ten wątek ekonomiczny zapytać. Tematy konkretne, no to częściowo zacząłem mówić o takich obszarach badawczych, takie konkretne tematy, to znaczy przede wszystkim, tak jak pani profesor zauważa, jest ich multum. Co ja dodam jeszcze, że te tematy się przenikają i tak naprawdę wiele z nich ma charakter interdyscyplinarny i łączy zagadnienia i prawne, i społeczne, ale też ekonomiczne, finansowe, i zarządzania czy z organizacji. Tematy, które w ramach tych moich działów, że tak powiem, czyli związane z naukami ekonomicznymi, no to związane na przykład z inteligentnymi umowami, czy możemy podejmować umowy, to trochę bardziej tak na granicy też prawa, kontrakty rykadiańskie, czy możemy wdrażać w postaci inteligentnych kontraktów. Metody wyceny tokenów, już wspominałem, analiza ekonomiczno-finansowa usług DeFi, czyli czy mamy jakieś specyficzne wskaźniki finansowe do oceny, mierniki rozwoju DeFi, czyli w jaki sposób w ogóle zmierzyć PKB tego sektora, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Market cap absolutnie nic nam nie mówi, to nie jest PKB, mimo że często się tym posługujemy. Klasyfikacja nowych rodzajów dóbr, przepływ wartości w usługach zdecentralizowanych, analiza specyficznych ryzyk, analiza tutaj instytucjonalna, czyli ekonomii instytucjonalnej związana z nowymi metodami koordynacji działalności gospodarczej, analizy w ramach teorii wartości, jakie kryptowaluty, kryptoaktywa mają fundamenty wartości. Nie sama finansowa wycena, ale jakie fundamenty wartości mają. Metody oceny efektywności finansowej inwestycji, polityka pieniężna kryptowalut, czy w ogóle wpływ rozwoju kryptowalut, kryptoaktywów na politykę pieniężną, czy w ogóle na system gospodarczy globalny. Co dalej? No, wpływ rozwoju kryptoaktywów opartych na proof of work, czyli na tym energozasobożernym procesie, na energię, na rynki energetyczne. Może to nie jest takie
Czasem to się wydaje banalne, ale blockchain Bitcoina zużywa dzisiaj tak tyle energii, co Szwecja. Więc to są naprawdę olbrzymie ilości i to może mieć wpływ na rynki energetyczne, globalnie patrząc. Analiza fundamentalna projektów wykorzystujących blockchain i tak dalej, i tak dalej. No, analiza systemu podatkowego. Tutaj też miałem okazję popełnić z koleżanką taki artykuł o tym, w jaki sposób blockchain możemy zastosować nie tylko w podatkach, o których zacząłem mówić, ale w systemie podatkowym, jak blockchain może wesprzeć sam system. Co do metodologii, no to możemy zastosować cały szereg metod badawczych i metody jakościowe, które też miałem okazję stosować, i metody ilościowe, ekonometryczne. W zależności od tego, co badamy, to trzeba dostosować. Nie przychodzi mi do głowy, żeby tutaj jakoś z metod szczególnie wyróżnić, bo tak jakby cała masa tematów różnych, do każdego tematu trzeba dostosować odpowiednią metodę. Jednym słowem, ani ekonomistą, ani socjologą, ani prawnikom tutaj pracy badawczej nie zabraknie. Zdecydowanie. Ja widzę, Łukasz, że na naszym pytaniu pojawia się jeszcze na naszym Q&A pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy chciałbyś się do niego odnieść? Wydaje mi się, że chyba będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie jest o przykłady narzędzia regulacji na rynku kryptowalut, którego mogłoby użyć państwo w kontekście takim, że w tym momencie brak kontroli oraz anonimowości wydają się bardziej zaletą niż wadą. Jeśli chodzi o te kierunki, które widać na przykład w NICE czy w różnych rekomendacjach, które są w tej chwili wydawane, te kierunki regulacji, wydaje mi się, i być może, nie wiem, jeżeli się mylę, to pani profesor być może mogłaby mnie poprawić, ale wydaje mi się, że to w kierunku takim, żeby narzucić na przykład na podmioty emitujące różnego rodzaju tokeny, różnego rodzaju wymogi związane z zapewnianiem bezpieczeństwa swojej działalności, po to, żeby chronić użytkowników czy ludzi, którzy będą korzystać z tych usług finansowych. Czyli na przykład to jest jakiś wymóg informacyjny albo wymóg kapitałowy. Musi być jakiś konkretny kapitał stać za takim podmiotem. I to jest jedna rzecz. A z drugiej strony, jeśli chodzi o ten kontekst anonimowości, no to oczywiście coraz większa waga i coraz większa waga w tych regulacjach przykładana do procedur KYC, czyli know your customer, czyli do procedur zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. To są procedury, które tak naprawdę ograniczają tą anonimowość, pseudonimowość uczestniczenia w tym systemie blockchainowym. Więc widzę takie dwie tutaj takie dwa kierunki. Jeden kierunek to są wymogi na emitentów tokenów na przykład, a z drugiej strony wymogi związane właśnie z tym KYC i z zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Panie doktorze? Takie krótkie ad vocem. Ja dodam jeszcze, żebyśmy pamiętali o jednym, że regulacje tak naprawdę nie są przeciw biznesowi. One są bardziej z myślą o ochronie. Znaczy z jednej strony regulacje chronią. Przepraszam, porządkują pewne sprawy, nazywają po imieniu, ale z drugiej strony często są wprowadzane nie po to, żeby komuś przeszkadzać, ale żeby też chronić tych, którzy w ramach bez regulacji no nie mają szans funkcjonować bezpiecznie na tym rynku, czyli na przykład konsumentów czy konkurencję. Więc myślę, że wprowadzenie regulacji jest potrzebne, bo właśnie ze względu na to, że uporządkuje pewne sprawy, dlatego ważne, żeby mieć wpływ na te zapisy. Co więcej, na jednym z ostatnich spotkań, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, to w ramach IGF-u, czyli szczyt cyfrowy był realizowany w Polsce i była taka prezentacja też o regulacjach, o regulowaniu kryptoaktywów. To jednym z wniosków też, czy jednym ze zdań, które tam padły, było takie, że w momencie, gdy powstaną regulacje, biznes się do nich dostosuje.
po prostu się dostosuje i będą doświadczone usługi takie, które będą z tymi regulacjami zgodne. Dzisiaj świadczone są takie, czy budowane są, konstruowane są takie usługi, które nie są po prostu zgodne z regulacjami, bo regulacji jeszcze nie ma. I myślę, że nie jestem pewien, czy to wyszło w badaniach pana Łukasza, czy biznes przypadkiem bardziej zależy na tym, żeby robić biznes i robić zyski w sposób bezpieczny, czy żeby robić biznes w sposób nieregulowany. Ja myślę, że biznes chce mieć przede wszystkim zyski i korzyści, a jak są regulacje, to się do nich dostosuje. Bo taki jest biznes po prostu, jest elastyczny, a nie... znaczy to pytanie, czy biznes, który jest realizowany ze względów ideologicznych, czy istnieją takie i czy się przypadkiem nie rozwinęły trochę bardziej w ramach wykorzystania technologii blockchain, to jest też temat dla nie wiem, kulturoznawców czy politologów do analizy. Natomiast mi się wydaje, że wciąż biznes jest biznesem i jeżeli wprowadzamy jakąś usługę, to chcemy po prostu zarabiać na niej, dostosujemy się do tych regulacji, które są. I tym samym podsumowaniem seminarium była perspektywa ekonomisty mówiącego o regulacjach. Pani profesor, czy mamy tutaj jeszcze jakiś komentarz do tego wątku? To jest bardzo duży wątek. Tutaj pan Piotr, tak, zadał pytanie o możliwość wprowadzenia regulacji na rynku anonimowym. To jest, jeżeli mamy, to jest zresztą pytanie jeszcze dotyczące jakichś kryminologicznych wręcz nauk, czy jakikolwiek biznes, czy ktokolwiek dostosuje się do regulacji, jeżeli jest anonimowy i nie ma żadnego i nie poniesie żadnego ryzyka nie stosowania się do tych regulacji. Myślę, że tutaj nie wiem, nie ma możliwości interakcji z panem, ale nie wiem, czy to nie o to bardziej chodziło, bo to pytanie znacznie zwiększa swój stopień trudności, jeżeli właśnie jego jakby ideą było dotarcie do tego, czy mamy jakiekolwiek środki oddziaływania na anonimowych użytkowników. Oczywiście to jest właśnie to, o czym ja na samym początku wspominałam, czyli badanie wpływu na masę anonimowych użytkowników, czy potrzeby możliwości oddziaływania na masę anonimowych użytkowników, którzy ostatecznie decydują o kształcie tych usług, bo biznes jakie usługi świadczy, czy w jaki sposób na przykład jest kształtowany, czy jest zmieniany protokół Bitcoina. Kto o tym decyduje, w jaki sposób jest zmieniany protokół Bitcoina? No przecież nie Satoshi Nakamoto, tylko... Nigdy nie wiadomo. To musiałby... Nie, ale właśnie... On to ukształtował na samym początku, tak? Później stracił kontrolę nad tym. Oczywiście nie wiemy, kto stoi poza tymi wszystkimi tokenami. Oddał wręcz, nawet nie tyle stracił, prawda? Tak, dokładnie. Ale aktualnie to przebiega w ten sposób, że mamy jakby propozycje wypracowywane pomiędzy deweloperami, minerami i użytkownikami. I oni wspólnie w konsensusie, w ogromnych dyskusjach, tam pewne są procedury, jest to już ostatnio coraz bardziej sformalizowany proces, ale jednak jest on się odbywa w ogromnej, minerzy nie zrobią samowolnie czegoś, co zniechęci użytkowników. W związku z czym użytkownicy mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób dany blockchain jest kształtowany. I teraz oczywiście tutaj jest pytanie o
oddziaływanie na te masy anonimowe, w jaki sposób wpłynąć, skoro ustawodawca nie może wpłynąć na Satoshi Nakamoto, tak, ani nie może tych deweloperów często zidentyfikować, ale często też, znaczy czasami nie może ich zidentyfikować, a czasami tak, w zależności od tego, czy chcą się dać zidentyfikować. W związku z czym jakby tutaj jakby zmiana polityki w ogóle oddziaływania na budowę architektury systemów zdecentralizowanych jest potrzebna. W ostateczności, to jest takie, powiedziałabym, bardzo drastyczne narzędzie, ale na samym końcu państwa powinny mieć możliwość, tak jak już powiedziałam, każdy blockchain da się zaatakować, również blockchain Bitcoina, tak? Sposoby są znane, tylko potrzebna jest ogromna moc obliczeniowa i nikomu, i jakby blockchain Bitcoina jest między innymi dlatego chroniony, że nie opłaca się go po prostu zaatakować, że moc obliczeniowa, która byłaby do tego potrzebna, byłaby pewnie dużo większa, znaczy jakby jej zgromadzenie byłoby bardziej droższe niż korzyści, które by ktoś mógł z tego ataku osiągnąć. W związku technicznie z tym, nie byłoby to już możliwe, technicznie, bo nie ma tyle kart graficznych i procesorów na świecie. Tak, ale państwo, jeżeli pewne państwa, bo to już jesteśmy na tym etapie, że już nie wszystkie państwa, ale pewne państwa albo grupa państw, gdyby chciała, to mogłaby taką siłę, która jest na samym końcu, stoi, tak, na samym końcu stoi i grozi tym, że jeżeli się nie dostosujecie do jakichś tam absolutnie minimalnych wymagań, ta anonimowa społeczność, jeżeli nie wdroży takich minimalnych wymagań, to ostatecznie będzie ten blockchain na przykład destabilizowany. To jest to, co na końcu, ja w tym artykule, o którym wspominałam, jakby proponuję jakby całkowite, najpierw trzeba dać swobodę środowiskom blockchainowym wypracowania pewnych minimalnych standardów, które są oczekiwane, ochrony znaczy takich minimalnych, tak? Czyli mechanizmów usuwania treści niedozwolonych z blockchaina. No nikt z nas nie chciałby, żeby jakieś, na przykład, no każdy z nas może sobie wyobrazić, jakim dramatem jest, jeżeli jakieś treści niedozwolone na czyjś temat są na nieusuwalnym, tak, i publicznie dostępnej bazie danych przez całe życie i nie ma środka usunięcia tego, tak? W związku z czym, jeżeli by zostały wypracowane środki, na przykład właśnie chociażby takie minimalne, dotyczące usuwania treści niedozwolonych, dotyczące na przykład wbudowania procedur KYC, to się da zrobić, to zresztą pokazuje, i to jest cała dyskusja, na całym świecie się toczy, to się da zrobić, tylko środowiska blockchainowe tego nie chcą zrobić, bo oczywiście racją jest, że każde wbudowanie do tych dodatkowych systemów powoduje nieco spadek bezpieczeństwa danego blockchaina, dlatego że każda dodatkowa funkcja, modyfikacja może być potencjalnie wykorzystana do ataku, w związku z czym no, im większa prostota tego systemu, tym mniej punktów do ataku. Ale no właśnie, jakby co bardziej cenimy, czy taki blockchain, który się kompletnie nie da zaatakować, coraz bardziej, nawet już nawet nie przez wszystkie państwa i można go zaatakować, czy co bardziej cenimy, taki blockchain, na którym na przykład jest sztuczna inteligencja posadzona, tak? Jeszcze można sobie wyobrazić, że taki niezatrzymywalny blockchain jeszcze ma gdzieś tam, jest na nim uruchomione oprogramowanie sztucznej inteligencji, która robi rzeczy, których byśmy nie chcieli, aby robiła, a nie jesteśmy jej w stanie zatrzymać, bo nie jesteśmy w stanie zatrzymać blockchaina. Czy chcielibyśmy na pewno takich rzeczy? W związku z tym trzeba opracować całą politykę, jak na samym końcu taki blockchain, nie da się blockchaina zlikwidować zdecentralizowanego, bo nie da się wyłączyć wszystkich komputerów na całym świecie, tak? Jednocześnie i skasować im wszystkich całej tych kart graficznych, tak? I skasować całej historii zapisanej w, tak samo nawet oddzielonej od aktualnego blockchaina tych zapisów. To jest niemożliwe technicznie, niemożliwe. W związku z czym
Jedyne, co pozostaje ustawodawcom, to, czy państwom, jakby mieć na samym końcu taki środek reakcji na zbyt niebezpiecznie na blockchainy, które są jednak zbyt niebezpieczne. Ten środek reakcji musi na przykład właśnie opierać się na wykorzystaniu zasad tokenomii, na wykorzystaniu zasad socjologii, w jaki sposób oddziały, na przykład w jaki sposób zdestabilizować walutę, w jaki sposób ataki są możliwe przeprowadzane przez państwa, jeżeli jakiś blockchain staje się zbyt niebezpieczny. Tylko gdy jest taka możliwość, chociażby potencjalna destabilizacji waluty, czyli proszę zobaczyć, jak jest waluta destabilizowana, to użytkownicy nam uciekają, wartość waluty spada, w związku z czym mamy coraz mniej użytkowników, w związku z czym coraz łatwiej taki blockchain zaatakować. I to tak zjeżdża w dół, tak? W związku z czym tego typu polityka powinna być wypracowana. Oczywiście ona nie może być sobie tak używana, że no tak jak to czasami w Polsce niektóre instytucje, wstajemy rano, mamy jakiś komunikat, że coś jest nagle przestępcze i nie wolno tego używać. To oczywiście powinno być zapowiedziane, to powinno być jasne, to powinno być wielokrotnie komunikowane przez państwa. Jeżeli nie dostosujecie się do minimalnych jakichś wymogów, to takie i takie środki zostaną użyte, tak? I nie wiem, być może tego dotyczyło to pytanie, tak mi się wydaje, o środki, które państwo może użyć w przypadku anonimowych użytkowników, bo tutaj tu jest ten największy problem dla ingerencji państwa. Nikogo nie możemy wsadzić za kratki, kto wrzuca tam na przykład jakieś treści niedozwolone, kto pierze brudne pieniądze, bo nie jesteśmy w stanie go ustalić. W związku z czym, jeżeli tolerowana jest działalność na danych platformach finansowych tego typu, to powinny być środki oddziaływania na samym końcu, używane nie natychmiast, tylko po wielu, wielu ostrzeżeniach, po jasnych procedurach prawda, po sytuacji, gdy i to moim zdaniem powinno w jakiś sposób wpłynąć na ukształtowanie się architektury tych blockchainów permissionless, także nawet tam, gdzie mamy anonimowych użytkowników, w sposób taki akceptowalny dla większości, co zresztą im przysporzy więcej użytkowników. Tak, blockchainy, które będą szanowały pewne minimalne wartości, to też przyciągną dzięki temu więcej użytkowników do siebie, będą jeszcze bezpieczniejsze, bo będą jeszcze bardziej rozproszone. No i to także tutaj mamy, wtedy możemy wszyscy wygrać na tym. Przepraszam za przydługą wypowiedź. Pani profesor, ja bardzo dziękuję za ten komentarz. Muszę powiedzieć, że mam dzisiaj poczucie zrealizowanej misji, bo to nasze spotkanie na pewno jest kopalnią wiedzy, na pewno jest też taką przestrzenią, w której padło dużo pytań i wskazano wiele kierunków i potencjalnych badań i rozwoju sektora. I za to wszystko chciałam podziękować naszemu dzisiejszemu prelegentowi oraz naszym komentatorom, a Państwa zachęcić do tego, żebyśmy spotkali się już w styczniu na kolejnym seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Także dziękuję jeszcze raz bardzo i życzę dobranoc. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.